skłusza Redeco. www.redeco.pl. Zwykle podczas tego typu imprez tor odwiedza kilkunastu lub kilkudziesięciu jeźdźców. Tym razem będzie inaczej. Zapowiedzieli się już nawet czołowi polscy zawodnicy. Mamy zgłoszenie wielu zawodników z czołówki krajowej z całej Polski. Z tego, co się orientuję, na pewno przyjedzie Grzegorz Kubiak, Piotr Morsztyn. Spodziewamy się również Jarosława Skrzyczyńskiego ze swoimi końmi. Czyżby pieniądze zadziałały jak magnes? Zaskoczeni nieco frekwencją są też organizatorzy. Rzadko się zdarza, żeby na zawodach regionalnych było tyle pieniędzy do wygrania. Stąd też i duża liczba zgłoszonych koni. Z tego, co się orientuję, w tej chwili jest zgłoszonych 150 koni, czyli zobaczymy około 300 przejazdów. Jak to podczas każdych zawodów, niektóre konkursy powinny trzymać w napięciu do końca, inne będą mniej ciekawe. My szczególnie polecamy Grand Prix i konkurs Speed and Music. Szybkość koni z muzyką, interesujące połączenie. Jest to ciekawy konkurs, jest to konkurs szybkości. Zawodnicy mają jak najszybciej pokonać cały parkur. Wszystko to odbywa się pod głośną, taką dynamiczną muzykę. Publiczność bierze czynny udział również w tym konkursie, bardzo mocno i głośno kibicując. Także jest to taki naprawdę wesoły konkurs, który wyzwala wiele emocji. Wielu gości na torze pyta, dlaczego zawody odbywać się będą w hali, skoro pogoda już wiosenna. Wiele koni w okresie zimowym, które startują w halach, jest koni strzyżonymi, czyli mają krótką bardzo sierść. W związku z tym jeszcze na dworze byłoby im za chłodno. Konkursy sobotnie i niedzielne od godziny 9. Szczegóły na stronie toru. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl